9 grudnia arcybiskup Mieczysław Mokrzycki spotkał się z księżmi i zakonnicami posługującymi w dekanacie stryjskim. Duchowni i wierni, a także goście z różnych parafii zgromadzili się w sanktuarium Matki Bożej Piastunki Ludzkich Nadziei w Stryju, aby dzielić się radością Bożego Narodzenia i poświęceniem odnowionego domu parafialnego. Spotkanie rozpoczęło się w pomieszczeniach budynku parafialnego, gdzie odbyła się konferencja, omówienie bieżących spraw i dzielenie się opłatkiem. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, który wygłosił kazanie i podkreślił, że czas jest darem samego Pana, który w naszych słabościach prowadzi nas drogą pokory i daje nadzieję na życie wieczne. W słowach podziękowania proboszcz parafii i dziekan stryjski ksiądz Wojciech Bukowiec dziękował opatrzności Bożej i ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do odbudowy domu parafialnego. Podczas Eucharystii wierni dziękowali Bogu za dar nadziei, który zajaśniał w życiu Matki Bożej, w życiu wspólnoty parafialnej w Stryju, a w szczególności w życiu każdej rodziny. Spotkanie zakończyło się wspólną agapą. Wieczny Boże, przez Jezusa Chrystusa, Gospoda naszego, про нього віщували всі пророки. Діва Марія очікувала його з великою любов'ю. Йоанн Хреститель віщував його пришестя і оголосив його присутність між людьми. Боже, джерело всякої святості. Христі, тобі, Боже, Отче Всемогутній, вірності Святого Духа, завжди в нас являю Твоє милосердя. В ім'єню Пана увілбьоний бądź Пані Єзу Христе, gdyż przez wcielenie Twoje i życie w Nazarecie uświęciłeś nasze rodziny i domy. Bo tu jeszcze nie ma wyposażenia i łóżek do tej pory. Błogosławie Boże nas, co jeżo jak przygotowali, i naczy nas doleti z radością i mirą z usyna. Przez Chrysta Gospoda naszego, amen. Upłatek był, ale błędy nie było.